Witamy w chicagowskim kwadransie. W dzisiejszym programie spotkanie z kolejnym polskim sprawiedliwym pośród narodów świata. Ponadto tylko do piątku rano zbierane będą datki na pomoc powodzianom w Teksasie, organizowaną przez polonijną blogerkę Polish Mama bez cenzury przy współpracy wolontariuszy Polish Navy First Responders. Sergiusz Zgrzębski, witam i zapraszam. Oto chicagowski kwadrans. Sponsorem programu jest Dom Książki DNZ. DNZ – sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w Domu Książki DNZ przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877-282-4222. Kaja Czytelniczka zaprasza. Witamy w chicagowskim kwadransie. To dzisiaj tylko rano przyjechało. Zawsze budzę się z jakimś telefonem i rzeczy przyjeżdżają do nas. Piątek rano po raz drugi z Chicago wyjedzie konwój z pomocą dla powodzian w Teksasie. Setki kilogramów suchej żywności, pieluch, paszy i karmy dla zwierząt. Tym razem pojedzie ciężarówką, także ofiarowaną przez polonijnego wolontariusza, który wydostał się z huraganu Irma na Florydzie. Akcja pomocowa zorganizowana została po raz pierwszy po przejściu huraganu Harvey przez wolontariuszy, których powodzianie w Teksasie nazwali The Polish Navy First Responders. Jej koordynatorką polonijna blogerka Polish Mama bez cenzury. Najwięcej na początku, przed pierwszym wyjazdem było oczywiście ubrań. Wiadomo, jest najlepiej ubrania oddać, ale były też przede wszystkim rzeczy dla dzieci, co jest najważniejsze, począwszy od pampersów i wipesów, skończywszy na ubraniach, właśnie na lekarstwach, bo dzieci tam nie mają, nawet taka zwykła gorączka może w tym momencie być naprawdę śmiertelna dla takiego dziecka, oni tam nic nie mają, są puste półki, więc nawet jakbyśmy zanieśli im pieniążki, to nie mieliby co kupić. No i zwierzątka. Oczywiście zwierzątka liczą tylko na naszą tylko pomoc, bo nikt im nie pomoże, one sobie same nie pomogą. Więc zwierzątka, jedzenie dostaliśmy, naprawdę dużo jedzenia dla koni, ziarno, dla piesków, dla kotków i tym zwierzątkom takim innym też, takie jedzenie dla piesków też zjedzą, jak będą głodne. Także dajemy radę. Wszystko zaczęło się od pomysłu męża Gosi Piotrowskiej, który 12 lat temu pomagał w Luizjanie po przejściu huraganu Katrina. Pomysł pomocy powodzianom z Houston szybko podchwycili inni polonijni internauci z całej Ameryki. Tak, był w Luizjanie 18 miesięcy, jak Katrina uderzyła. Wiedza, jak jest źle, ile ludzi potrzebują pomocy, ile dzieci, ile zwierzaków, ile jak po prostu, jak tam masakrycznie wszystko się dzieje. Włożył na Facebooka, no i siłą Facebooka znaleźliśmy Kingę, znaleźliśmy pomoc, no i Kinga zaczęła wszystko działać po Facebooku. No i po prostu zebraliśmy pełno rzeczy, pojechali w tamtym tygodniu. I tak dalej działa. Dużo osób już mówiło na ten temat, już z tych osób, które działały i pojechały już i byli kierowcy, którym też dziękujemy bardzo za to, że zamiast na przykład spędzić długi weekend w domu z rodziną, pojechali i oddali się tej całej akcji. Także myślimy też o Florydzie. Zobaczymy, chcemy to ogarnąć. Na razie będziemy kończyć Teksas. Jest to nasz, w piątek to będzie nasza druga wycieczka tam, że tak powiem. I tam będzie oddane cały semi-truck rzeczy. I to są rzeczy począwszy od ubrań, kończywszy na rzeczach dla psów, nawet na pchły na przykład środki, bo teraz woda zeszła i tam jest strasznie. To trzeba wyczyścić i trzeba mieć środki do dezynfekcji, do sprzątania, to jest potrzebne. W akcję pomocową Polish Navy First Responders zaangażowały się w polonijnym Chicago setki osób indywidualnych, a także biznesów. Polish Mama bez retuszu zapowiada, że po zakończeniu akcji pomocowej dla Teksasu organizowana może być kolejna dla ofiar Irmy na Florydzie, a osobom, które zaangażowały się w pomoc do tej pory, należą się ogromne podziękowania. Ogólnie gratulacje to dla całej Polonii chcę złożyć, bo chyba pierwszy raz tutaj, odkąd mieszkam ponad 10 lat, naprawdę jestem dumna z naszej Polonii, bo wszyscy stawili się wspaniale na wysokości zadania i bardzo mało tak zwanych hejtów jest. Bo jak ja zresztą cały czas o tym mówię, jak hejtujecie, to po prostu scroll i róbcie sobie coś dalej, ale nie hejtujcie tych ludzi, którzy naprawdę włożyli w to całe swoje serce, bo naprawdę to jest dużo serca włożone. Jesteście po prostu wszyscy super, super pomagacie. Wszystkie donacje, które dostaliśmy, to większość jest właśnie od Polonii, także
nie mogę uwierzyć w to, że z taką pomocą, że tak jesteście hojni. Także jeżeli chcecie się dołączyć, możecie się dołączyć. Będziemy mieć jeszcze bake sale / garage sale u nas pod domem w ten weekend, w sobotę i w niedzielę. Także jeżeli chcecie, możecie się jeszcze dołączyć. Zbieramy jeszcze pieniążki dla chłopaków na paliwo. Tylko do piątku rano oddawać można datki przed wyjazdem konwoju polonijnych ratowników do Teksasu. Informacje o miejscach zbiórki na facebookowym profilu Polish Mama bez cenzury. W chicagowskim kwadransie zmieniamy temat. Jako 19-latek pracujący w szpitalu Zbigniew Ściwiarski wykazał się bohaterstwem, ratując od zagłady grupę żydowskich bojowników, wśród których był Marek Edelman, ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim. W 17 lat po jego śmierci i 20 po nadaniu mu przez Instytut Yad Vashem tytułu Sprawiedliwy pośród Narodów Świata za sprawą syna Andrzeja, o historii Zbigniewa Ściwiarskiego od teraz dowiadywać się będą pokolenia Amerykanów. W czwartek 7 września w Illinois Holocaust Museum and Educational Center w Skoki jego nazwisko dołączyło do tak wielu innych polskich na ścianie pamięci przed siedzibą placówki. W czasie wojny ojciec pomagał, pracował w szpitalu małym na Bymowie. W tym czasie przyszła łączniczka z Żoliborza. Przekazała informację doktorowi Świtalowi, który zawiadował całym tym szpitalem, że jest rodzina żydowska ukrywająca się na terenie Żoliborza, gdzie dookoła są Niemcy, okrążeni przez Niemców. I są ciężko ludzie chorzy i trzeba ich przeprowadzić. I ten doktor Śwital zorganizował grupę młodych chłopców, plus tą łączniczkę, i oni w nocy poszli przeprowadzić tych ludzi na noszach z tego domu, z tej piwnicy. W drodze byli 3 razy zatrzymywani. Co ich ratowało, to że mieli opaski Czerwonego Krzyża i tłumaczyli, że to jest polecenie jakiegoś wysokiej rangi oficera niemieckiego, żeby tych ludzi przenieść, to są Polacy. 2 mil na noszach, byli przykryty, między innymi właśnie Marek Edelman, przykryci byli kocami, żeby ich nie dotykać, nie odkrywać, bo są zaraźnie chorzy, Niemcy się bardzo tego bali, ale 3 razy po drodze byli zatrzymywani przez Niemców. Ratowało ich tylko to, że ta dziewczyna dobrze mówiła po niemiecku, jakoś się potrafiła wykręcić i przepuszczali ich. Tak doprowadzili do tego szpitala i uratowali im życie. Wmurowanie pamiątkowej tablicy Zbigniewa Ściwiarskiego to zasługa jego syna Andrzeja, który tym samym chciał podzielić się niezwykłą historią ojca z innymi, przede wszystkim z własnym synem i jego przyszłym potomstwem. Jest to jakieś zadowolenie, że zrobiłem to, mimo że, tak jak mówię, ojciec nigdy z tego powodu nie chciał być bohaterem i nie udawał bohatera. Natomiast wydawało mi się, że jest to jakby mój obowiązek w jakimś stopniu. Zrobiłem tu w Chicago, pytali mi się, dlaczego nie w Warszawie, w innych miejscach. W Jerozolimie ma drzewko posadzone z jego nazwiskiem. Tutaj też będzie taka cegła w tym chodniku z jego nazwiskiem i tam z opisami. A z kolei tutaj uważam, że jest w tej chwili moja rodzina, mój syn tutaj. W tej chwili ma 17 lat, mieszka. Jego dzieci tu będą przychodzić, moje wnuki. I potem następne rodziny. Nasz już dawno nie będzie, tablica będzie. Także uważałem to za jakiś taki właściwy ruch i mówię, trochę czasu zajęło, żeby dokonać tego, ale dokonałem się. Czuję tym bardziej dumny, bo mama jeszcze cały czas żyje. Chciałem, żeby tu przyjechała z Polski, już ponieważ jest w takim poważnym wieku, więc byłoby to dla niej za ciężka podróż, ale na pewno będzie widziała z tego zdjęcia, wideo. W uroczystości w Stanowym Muzeum Holokaustu udział wzięli członkowie rodziny Ściwiarskich i innych honorowanych, a także przedstawiciele placówek dyplomatycznych Izraela, Grecji i Polski. Jak mówi konsul generalny Piotr Janicki, dobrze, że historia rodziny Ściwiarskich upamiętniona będzie od tej pory także na amerykańskiej ziemi. Nie tylko możemy mieć powód do tego, żeby czuć się dumnym, ale również do tego, żeby czuć się zauważonymi. A przede wszystkim, żeby poczuć dumę z tego, co zrobił nasz rodak, pan Zbigniew Ściwarski, który uratował przed zagładą 6 osób, którzy z kolei byli żołnierzami w powstaniu w getcie warszawskim. Chylę czoła przed jego heroizmem, ale jego syn obecny tutaj na tej uroczystości powiedział, że jego ojciec nigdy nie czuł się bohaterem.
więc tym bardziej należy mu się uznanie, bo był skromny i nigdy nie rozgłaszał swojego heroizmu. Ale dzięki temu, że mamy tę uroczystość tutaj w Muzeum Holokaustu, dowiedzieliśmy się o jego czynach i możemy dumnie o tym mówić również Amerykanom, wśród których jest również sporo potomków ludzi mieszkających przed II wojną światową w Polsce. When we think about heroes today, the thing that we consider to be heroism is altruism. Is to risk yourself for a greater cause, to risk yourself for something that you think is worth risking yourself at a higher cause. But what the righteous among the nation did is that they risked their life for something that was very rarely appreciable back then, not only because it was illegal, it was also sometimes shameful to do. But they chose to do it. They chose to go against all the rest. They chose to risk their life for that cause. And this is something that we not only honor, you know, because those people, those heroes are not with us today. So it's not like we're honoring them. We actually honor their act. And we put that on the wall there. And we put the tree in Yad Vashem in Israel because we want the younger generation to understand what heroism is all about. Jak mówi syn warszawskiego AK-owca, heroiczna postawa jego ojca w czasie dramatycznych zdarzeń wydawała mu się wtedy oczywista. Dopiero z perspektywy lat widać, jak wyjątkowa była to postawa. Pracował jak każdy inny człowiek, wiadomo, musiał utrzymywać rodzinę. Nigdy z tego powodu nie czuł się wielkim bohaterem. Uważał, że jest to zrobił coś, co było w jego obowiązku. Zresztą historią o tym wszystkim, co też się dowiedziałem teraz po latach, wyczytałem to w jednej z książek doktora Świtala, który opisywał w sposób, jaki on wybierał tą grupę, którą wysyłał na tą akcję, nazywał to patrol, że wziął z 9 chłopców, wybrał takich pewnych i pytał się każdego pojedynczo w pokoju, czy jest gotowy na śmierć, czy po prostu może nie wrócić. I z tej grupy wybrał 7 takich, którzy wiedział, że dadzą sobie radę i by na tyle dzielni, że po prostu to mogli zrobić. Instalacja pamiątkowej tablicy imienia Zbigniewa Ściwiarskiego to ukoronowanie lat pracy i procesu odkrywania rodzinnej historii, która nieodkryta przez syna Andrzeja czekała tyle lat. Jak byłem w szkole średniej, ojciec wspominał, dziadek mu jeszcze żył, mój dziadek też walczył w czasie powstania i w czasie wojny. Także ojciec później walczył w Kampinosie, więc ja historię znałem w rodzinie. To było. U nas dużo z rodziny, bliskiej rodziny, ludzi zginęło w czasie wojny, w obozach koncentracyjnych, moja ciocia, jej córka, mój wujek. Także historię znałem o tym. Nie znałem szczegółów, które poznałem dopiero później i te szczegóły spowodowały, że się zacząłem tym więcej interesować. Po prostu widziałem, że to jest coś, co naprawdę zrobił, co nie każdy człowiek mógłby to zrobić. Z tego, co pamiętam później ojca jeszcze za życia, to on nigdy ani tym się nie chwalił, nie robił z tego jakichś wielkich rzeczy, uważał, że to jest zupełnie normalne. Tą nagrodę, którą otrzymał, to było też tylko z powodu, że było parę osób, które, zresztą książka była napisana, tam jakiś rozdział o tej całej akcji, bo parę osób, tak jak mówię, Marek Edelman, który był znany w Polsce, kardiolog, też dostał tą nagrodę później. Znaczy też o tej nagrodzie mówił, o tej całej akcji, jak został ratowany. Także to jest historia, tak jak mówię, no ja to w rodzinie znałem, nigdy się aż tak szczegółów nie dopatrywałem, dopóki nie stałem się starszy i wiedziałem, że jest to naprawdę, było to duże wydarzenie. Przed śmiercią wspomnienia Zbigniewa Ściwiarskiego zdokumentowała m.in. Shoah Foundation Uniwersytetu Południowej Kalifornii, a jak mówi syn żołnierza Armii Krajowej, w ufundowaniu przez Muzeum Wskoki Pamiątkowej Tablicy pomogły wyróżnienia otrzymane w przeszłości przez Zbigniewa Ściwiarskiego, który w 1998 roku był jednym z grona 50 cywilów zaproszonych przez rząd Izraela na uroczystość 50-lecia powstania państwa. Sponsorem programu jest Dom Książki D&Z. D&Z – sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w Domu Książki D&Z przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877-282-4222. Kaja Czytelniczka zaprasza. W dzisiejszym programie to już wszystko. Kolejny chicagowski kwadrans. Oczywiście za tydzień. Sergiusz Drzębski. Do zobaczenia.